Inwestycje drogowe to jedne z ważniejszych w każdej miejscowości. Na terenie gminy Mochowo w ostatnich miesiącach przybyło wyremontowanych odcinków. Jeżeli chodzi o program rozwoju obszarów wiejskich, ponieważ ta droga została dofinansowana z tego działania, wnioski były składane na w latach 2015-18, gdzie żeśmy wybudowali ponad 7 km dróg za kwotę prawie 2 miliony złotych. Tak więc ta dobra współpraca, której zawsze podkreślam, między samorządem województwa mazowieckiego a gminą Mochowo jak najbardziej jest i wpisuje się w strategię inwestycji lokalnych. Drogi, jak powiedziałem na początku, to niezwykłe strategiczne wydarzenie, ponieważ po tym jeżdżą mieszkańcy. Tak więc my musimy o to dbać, ponieważ to jest kluczowe zadanie. Dodajmy, gmina otrzymała dofinansowanie ze środków unijnych w ramach PROW 2014-20 na 3 drogi gminne. 2 z nich już zostały zakończone i pozytywnie rozliczone w Ligowie oraz droga relacji Cieślin-Obręb. Dobiegają końca prace na kolejnym odcinku z Glenice Małe-Romatowo. Ta droga oczywiście będzie również drogą asfaltową o szerokości 4 metrów i prawie 1,7 km. Tak więc uważam, że droga jak najbardziej wpisuje się w strategię dróg lokalnych. Cieszymy się, że pozyskaliśmy te pieniądze, jeżeli chodzi o budżet samorządu województwa. Tak podkreślam, zawsze ta współpraca jak najbardziej jest i sami dobrze widzimy naocznie, że ta droga się buduje i będzie służyła na długie, długie lata mieszkańcom tych miejscowości. Całkowity koszt przebudowanych dróg gminnych w ramach tego programu wyniósł 1,8 mln złotych, w tym pozyskane środki unijne to 1,2 mln złotych.